Przyjaciele, ja chcę zacząć nowy cykl. Cykl pod tytułem Kim jestem? Ewangelia Jana 13:1-5 mówi tak. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Najważniejszy z tego dla nas na dzisiaj jest werset trzeci. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Kiedy Jezus robi tą akcję? W jakim momencie Jezus robi tą akcję? Kiedy Jezus wie, skąd pochodzi, kim jest i dokąd idzie. Żeby człowiek, narodzony z Bożego Ducha człowiek, był w stanie odnosić sukcesy, był w stanie prowadzić realnie zwycięskie życie, nie teoretycznie, nie takie, że mówimy na nabożeństwie halleluja, tak? A w dniu codziennym dostajemy w łeb od diabła, aż się bujamy. Nie potrafimy sobie poradzić w biznesie, nie potrafimy sobie poradzić w relacjach rodzinnych, nie potrafimy sobie poradzić z ojcostwem, z macierzyństwem, z niczym. Rozumiesz? To nie o to chodzi. Bo zwycięskie życie to nie polega na tym, że my chodzimy do kościoła i mówimy halleluja. Zwycięskie życie to jest życie każdego dnia. Gdzie jest niedziela, jutro jest poniedziałek. Ja jutro będę żył zwycięskim życiem. Ja nie będę żył jutro życiem przegranym. Ja nie będę jutro miał gorszego dnia. Rozumiecie? Dlatego, że nie ma spotkania, dlatego, że nie ma wokół mnie świętych ludzi. Absolutnie. Dlaczego? Ponieważ ja złapałem ten temat. Skąd jestem? Dokąd idę? I kim ja w ogóle jestem? To, kim jesteś, definiuje wszystko w twoim życiu. Nie to, kim jest Bóg. To, kim jest Bóg, to my wszyscy wiemy. Powiedz mi. Wiesz, że Bóg jest wszechmogący? Halleluja. No wszyscy powiemy je tak, Bóg jest wszechmogący. No ale jak to się tyczy do ciebie, że On jest wszechmogący? Jak ty teraz weź sobie jakiś problem, który cię od dawna nurtuje i teraz proszę bardzo, skojarz te swoje wyznanie, że to On jest wszechmogący, z twoim problemem, który bez przerwy cię dojeżdża. No proszę bardzo. No się okazuje, że to nie do końca jest taki wszechmogący, bo ty dalej masz problem. Okej? Okay? Czyli to, że On jest wszechmogący, to, że On posiada wszechmoc, wszechwładzę, wszechwiedzę, to nie jest jeszcze dla ciebie wszystko, jeżeli chodzi o twój sukces. Bo to jest pewna część zjawiska. Druga część zjawiska to jest to, w jaki sposób ty możesz tego wszystkiego użyć teraz, żeby żyć zwycięsko. I o to chodzi w Kościele, żeby ludzie umieli tych rzeczy użyć. Nam chodzi o zwycięskie życie, a nie o życie byle jakie. Zauważacie, co jest w Kościele? Kupa pozaburzanych ludzi, ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z prostymi rzeczami życiowymi. I co robią? Sięgają po światowe metody. Bo się takich nauczono, po światowe metody. W większości kościołów, jak ludzie mają różnego rodzaju problemy, na przykład osobowościowe, to się ich wysyła do kogo? Do psychiatrów, do psychologów, do terapeutów światowych. Rozumiecie, o co chodzi? Pastorzy, liderzy mówią, zacznij brać prochy, uspokoisz się troszeczkę, tak? Niedługo będą proponowali po cichu zastrzyk z fenolu, proszę ciebie. Zrób se zastrzyk, dziękuję bardzo. Będziesz miał po kłopocie. Nie, tak nie może być. Kim jestem? Zobaczcie, po pierwsze, kim jest? W tym wersecie trzecim jest napisane, wiedząc, iż Ojciec dał mu w ręce, że dał mu wszystko w ręce. I od Boga wyszedł, i od Boga odchodzi, i do Boga odchodzi. Zobacz, po pierwsze, kim On jest? Kim On jest? On rozumie, że Ojciec wszystko dał mu w ręce. Po pierwsze, On rozumie, że jest Synem i Królem.
Zobacz, jakie jest pierwsze zrozumienie tego, kim jesteś. Kim ty jesteś? Jesteś synem i królem. Synem i królem, ponieważ tu jest ojciec, który dał ci wszystko. Ojciec, Bóg. Ojciec. No to kim ty jesteś, skoro on jest dla ciebie ojcem? No jesteś synem. Skoro to jest wielki, potężny władca wszechświata, a ty jesteś jego synem, to kim ty jesteś? Królewiczem, królewną, amen? A więc po pierwsze, chrześcijanin musi zrozumieć, że jest synem i jest królem. Tak jak tabliczkę mnożenia musisz w nocy potrafić do stu powtórzyć, obojętnie kto cię zapyta, ile śpisz, tak musisz mieć w siebie wbite, że jesteś synem i królem. Ty nie jesteś jakaś popierdółka, ty nie jesteś popychadło diabła, ty nie jesteś grzesznik zbawiony z łaski, rozumiesz? Ty nie jesteś adoptowany, tak? Bóg to nie jest ojczym. Słyszałeś kiedyś, żeby Jezus się tak modlił do ojczyma w niebie? Absolutnie. Jesteś prawowitym synem, synusiem, córeczką. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Po drugie, jest napisane, że on dał mu co? Wszystko. A więc chrześcijanin musi zrozumieć po drugie, że ma władzę. Bo co ma? Wszystko. Ma władzę, ty masz władzę. Władzę, ty posiadasz władzę. Jaką ty posiadasz władzę? Jak sam Bóg. Żeby ludzie chcieli w to uwierzyć. Często niektórzy z was do mnie dzwonią, jak im się nie powiedzie w czymś. I niektórzy, coraz mniej was jest takich, ale niektórzy mnie pytają, pastorze, dlaczego to się stało? I wiecie, zawsze słyszeliście ode mnie tylko jedno. Dla niedowiarstwa twojego. Jeszcze nikomu z was nie powiedziałem, że to się stało z takiego czy innego powodu. Części z was pytałem, to ty mi powiedz, czemu to ci się stało. I wielu z was odpowiadało mi tak, dla niedowiarstwa mojego. Ja mówię, no, dla niedowiarstwa twojego tak ci się stało. Nie dlatego, że Bóg jest za mały, a diabeł za duży. Ale ty nie zrozumiałeś, że ty masz władzę. Ty wiesz, co to jest władza? To władza jest. Ludzie, pojęcie władzy w kościele to jest takie. Tak chrześcijanie chodzą w duchu. Stanie mi się coś? A dlaczego jeszcze nie jestem uzdrowiony? Jak to dlaczego? No wiadomo, dlatego, że jesteś w ogóle, że nie zasłużyłeś pewnie. Nie? Albo krzyż był za krótki. Ludzie, macie władzę. Człowiek Boży musi rozumieć, że posiada władzę. Pełnię władzy, więc nie pytaj już nigdy więcej Boga ani nikogo innego, dlaczego tak mam. Tylko zrozum, dlatego że władzy nie zastosowałeś. Nie zastosowałeś władzy, tylko dlatego. Ilekroć porażki poniosłem w swoim życiu, to było z jednego powodu, bo nie zastosowałem władzy, dla niedowiarstwa mojego nie udało mi się to czy tamto. Tylko ja dzisiaj w ogóle nie udaję głąba, że ja nie wiem, o co kaman. Wiem, o co kaman. Wycofałem się z miejsca władcy i to wszystko. Po trzecie, jest napisane, że on mu to dał, a więc życie na podstawie łaski. My nie zasługujemy na nic. Chrześcijanin musi rozumieć, że na nic nie zasługuje nigdy, przenigdy, przenigdy, przenigdy. A więc nie ma powodu w ogóle myśleć, że gdzieś na coś nie zasłużyłem. Że gdzieś jestem gorszy. Że gdzieś coś jest we mnie słabszego. Że jeszcze tak dobrze się nie modlę. Że jeszcze tak mało czytam pisma. Nie! Musisz zrozumieć, że żyjesz z łaski. Wbij to sobie do głowy. Rozumiesz, że coś jest za darmo? Uwielbiam robić z moją córką pewne rzeczy, w ten sposób uczę ją, czym jest łaska. Jak gdzieś idę, to na przykład, o, ostatnio jest, byliśmy teraz kilka dni na wakacjach, Sara Jeloda, jest wieczór, Jeloda, no dobrze, popuściliśmy cugli w tych sprawach, w sprawie węglowodanów prostych, Jeloda, jest wieczór, a ja sobie kupiłem, bo też se popuściłem, kupiłem sobie kawałek pasztetowej, bo ja lubię pasztetową. No i kupiłem sobie tej pasztetowej i sobie mówię, zjem sobie pasztetowej. Ja się w ogóle cieszę na pasztetową, bo ja jej nie jadam zazwyczaj.
ale sobie kupiłem na wieczór pasztetową. Sara mówi, co masz? Bo ona też lubi pasztetową. Ja mówię, pasztetową. A ona tak, w jednym ręku tego loda liże i mówi, daj mi kawałek tej pasztetowej. Mówię do niej, nie dam ci żadnej pasztetowej. Po pierwsze, primo, to jest moja pasztetowa. Mój dzień, moja pasztetowa. Po drugie, to ty masz loda w ręku, a chcesz w drugim ręku tą pasztetową. Mówię, no bo w ogóle troszeczkę lecisz za daleko chyba, nie? Skwaszona, położyliśmy się na łóżku, żeby film obejrzeć jakiś. Odwróciłem się do niej plecami, swoim małym scyzoryczkiem kroję tą pasztetową. Kroję ją. No i co robię z pierwszym kawałkiem? Podaję mojej córce. Moja córka od małego jest uczona, czym jest łaska. 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 Ona wie, że coś jej się nie należy. Ona wie, że nie powinna. Ale co? Dobrotliwa ręka ojca. Dobrotliwa ręka ojca jest nad tobą. Żyjesz w łasce. Nie w zasługiwaniu na cokolwiek. Myśl o zasługiwaniu już jest grzechem. Myśl pod tytułem, czego jeszcze nie zrobiłem, a co powinienem. Ja w ogóle nie myślę w kategoriach, co ja powinienem. Myśl, co powinienem, już jest grzechem i już trzeba pokutować. Już jest grzechem, ponieważ jest napisane, że On dał. Czy jest napisane, że On sprzedał Jezusowi coś? Nie, On mu dał za darmo. Po czwarte, te słowo ojciec dał mu wszystko. Te słowo mu, czyli jemu, w grece, kiedy to czytamy z greki, tam jest określenie imienne osoby. A więc widzimy, że jest tutaj osobista relacja z Bogiem. Chrześcijanin to człowiek osobistej relacji z Bogiem, który wie, że ma osobistą relację, nie domyśla się, nie czeka, jak ktoś mu powie, tak, tak, ja widzę, że masz relację z Bogiem. Nie, ludzie, ja wiem, że mam relację z Bogiem, nikt mnie nie oszuka. Do mnie może przyjść diabeł 18 razy na minutę i powiedzieć, wcale nie masz relacji z Bogiem. Mówię, zamknij mordę, paskudo. On strasznie nie lubi, jak się mówi do niego paskudo, bo on uważa się za najpiękniejszego. Ja lubię pisać szydercze pieśni na jego temat, bo on się strasznie wpienia na mnie. Nerwowy jest. Jak on jest nerwowy, to traci orientację. Rozumiecie? Jak kaczka traci orientację, to nurkuje dupą. Tak samo z diabłem. Rozumiecie? On traci orientację. Ja bardzo lubię denerwować diabła. Naucz się denerwować diabła. Jest napisane jak W w Piśmie Świętym. Zanuć szyderczą pieśń. Tak? Przeciwko królowi Babilonu. Tak? Jest napisane? Jest napisane? No to trzeba z niego szydzić, ile wlezie. Diabeł przychodzi i mówi do mnie, ty nie masz relacji z Bogiem. Nie, nie. Ja wiem, że ja mam relację z Bogiem. Rozumiecie? Nikt mnie z tego nie wybije. Ja nigdy nie powiem, że mam słabą relację z Bogiem. Ja mam bardzo dobrą relację z Bogiem. Ja wiem, kim jestem. I trzecia rzecz. Dał mu wszystko gdzie? W ręce. Czyli chrześcijanin ma możliwość budowania i ochraniania swojego życia. Masz pełną możliwość budowania i ochraniania swojego życia i nie jest ci do tego nikt potrzebny. Pierwsza rzecz, kim jestem? Jestem synem i królem. Mam władzę, żyję na podstawie łaski. Mam osobistą relację z Bogiem i mam pełną możliwość budowania i ochraniania swojego życia. Kim jestem? Właśnie tym jestem. Tym właśnie jestem. To jest pierwsza rzecz. Kim jestem? Ja wiem, kim ja jestem. Ty musisz wiedzieć, kim ty jesteś. Te elementy. Jestem synem i królem. Mam władzę. Żyję na podstawie łaski. Mam osobistą relację z Bogiem. I mam możliwość budowania i ochraniania swojego życia, muszą być twoją konstytucją. Ty musisz wiedzieć, kim ty jesteś.
Od tego w ogóle dalej wszystko się zaczyna. Wiecie, żeby pracować nad swoją duszą, żeby przemieniać swój umysł, żeby wychodzić z różnego rodzaju poranień, żeby przyjmować namaszczenie, żeby usługiwać innym ludziom, my musimy wiedzieć, kim my jesteśmy. Nam nie wolno mieć najdrobniejszego zachwiania wewnętrznego. W różnych rzeczach będziemy w życiu. Diabeł będzie nacierał, wiatr historii będzie wiał, rozumiecie? Grunt się będzie trząsł. Nie będzie prosto. To rozumiecie mnie? Powiem wam więcej. Będziemy zdobywać to miasto. Będziemy doprowadzać do tego, że tu będzie coraz więcej ludzi rodzić się z Bożego Ducha. Rozumiecie? Będziemy coraz więcej uzdrawiać chorych i coraz więcej wypędzać demonów. Będziemy wskrzeszać zmartwych na ulicach tego miasta. I to nie będzie przyjemne dla diabła. I diabeł nie będzie szczęśliwy z tego powodu, że ty to robisz. A więc zgadnij, co on będzie robił. Będzie srał w pory ze strachu i będzie chciał za wszelką cenę utrzymać jakiś grunt, okej? Bo to jest nieprawda, że on jakiś odwet robi w twoją stronę, bo diabeł nie robi żadnego odwetu. Diabeł nie w głowie odwet. Niektórzy to myślą, że diabeł się mści. Ale bez przesady. Diabeł się nie mści na nikim. Diabeł chce utrzymać swój grunt. To jak świnia, której zabierasz koryto i ona w tym momencie zaczyna na ciebie lecieć ze swoim wstrętnym ryjem i mówi, oddaj moje pomyje, bo co moje pomyje. Rozumiesz? No to ona cię atakuje, ta świnia z tym ryjem. Tak? Ale to nie to, że ona odwet jakiś robi na tobie. Rozumiesz? Świnia nie ma w głowie odwetu. Specjalnie kiedyś z Agatą poszliśmy do chlewa takiego wielkiego. Poszliśmy do tego chlewa, tam było człowieku ze 100 tych świń, 200, ja nie wiem, wielki chlew. Jakie głupie stworzenia. Smaczne, ale głupie. Rozumiesz? Ja tam robiłem tak do nich. A one leciały do końca i odwracały się ryjami do nas, ale tam pod koniec, tak? Ja odchodziłem i się chowałem, a one kretynki podchodziły tam bliżej, a ja znowu. A one znowu długa wszystkie. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię, świnia to świnia, głupia? W ogóle? Widzieliśmy z Agatą w ogóle, jak cielesność człowieka wygląda. Mówię, no proszę bardzo, wieprz. Rozumiesz? Takie w ogóle nie to... Rozumiesz, to w ogóle człowieka, ani się nie znaliśmy bliżej, ani się nie umówiliśmy na to, że się będzie bawić w chowankę. Rozumiesz, o co chodzi? Od razu podłapały. Kim jesteś? Ojciec dał ci wszystko w ręce. Tak? Druga rzecz. Skąd pochodzisz? Żeby prowadzić zwycięskie życie, oprócz tego, kim jesteś, musisz mieć zrozumienie, skąd pochodzisz. Jest napisane, że od Boga wyszedł. Od Boga wyszedł. Świadomość istnienia twojego jako ducha przed zejściem na ziemię jest bardzo ważna. Musicie sobie zadać pytanie, gdzie wy byliście wcześniej? Gdzie wy byliście? U Boga byliście. Nie powstaliście wtedy, kiedy się spotkał plemnik z jajeczkiem. To tu na ziemi się dopiero wydarzyło. To uaktywniło zejście twojego ducha. Jesteś istotą wieczną. Rozumiesz? Istotą wieczną. Wiecie, na czym polega nawrócenie? Na tym, że ty tutaj na ziemi, podczas stymulacji ewangelizacyjnej, różnego rzędu, nieważne jakiej, rozpoznajesz Boga, którego pamiętasz sprzed wieków. Tam, w niebie będąc, patrzyłeś w Jego oblicze i tańczyłeś przed Jego tronem. Dlaczego dzisiaj tak ci to dobrze idzie? Rozumiesz? Ale byli tam też tacy, co nie zwracali uwagi na ten Boży tron. Wyobraź sobie. Tak, to jest możliwe. I tutaj na ziemi oni nie rozpoznają słowa. I nie rodzą się na nowo. Rozumiecie, o co kaman? To nie to, że jedni są wybrani, inni są niewybrani, absolutnie. Już tam mieli wolną wolę. Już tam jedni byli wpatrzeni w Boży tron, rozumiesz? A inni chodzili i szukali kwadratowych jaj. Tak jak tutaj po ziemi. I możesz im Ewangelią przywalić prosto w twarz. Może mógłby Jezus naprzeciwko nich ustać i powiedzieć, cześć, jestem Jezus, Syn Boga. Tak? A ktoś powiedział, no nie ma problemu, ale ja mam swoje sprawy. I koniec. Ja już dawno przestałem się martwić takimi rzeczami, że ktoś nie przyjmuje. Ja wiem jedno. Wiem, skąd pochodzę.
Ja wiem, skąd pochodzę. Musisz rozumieć, skąd pochodzisz. I musisz rozumieć też, że kiedy ty jako duch zszedłeś tu na ziemię, to obumarłeś, przekroczywszy granice atmosfery. I dopiero ewangeliczne słowo wzbudziło cię do nowego życia. Ty się odrodziłeś z powrotem. Wiedz, skąd ty jesteś. Jesteś z nieba. Ktoś cię zapyta, przepraszam, skąd pan pochodzi? A powiedz, z nieba. Z nieba. Jest taki fajny film John Carter, czy Carter? Carter. Jak to się mówi? Carter? John Carter. Facet w ogóle sobie mieszka tutaj w Stanach w XVIII wieku, chyba czy tam XIX, i w ogóle nie wie, że jest w życiu na Marsie. Rozumiesz? I on się w dziwny sposób znajduje na tym Marsie. Obejrzyjcie, to jest piękny duchowy film. Piękny duchowy film. I on na tym Marsie, tak, od razu otrzymuje przydomek Jeddak, czyli Pana. Dlaczego? Bo on bardzo wysoko skacze. Jego uwarunkowania przerastają tamte uwarunkowania. Twoje uwarunkowania przerastają uwarunkowania ziemi. Zrozum. Pochodzisz z nieba. Jesteś Panem od początku. Odnajdź to w sobie. Przestań siebie określać jako człowieka, który się urodził na ziemi. Na ziemię zszedłeś. Na ziemię zszedłeś. Jest napisane, że Jezus wiedział, skąd pochodzi. Musisz też być pewnym swojego narodzenia duchowego. Musisz być pewnym, że narodziłeś się z Bożego Ducha. Że nie tylko stamtąd pochodzisz, ale tutaj, spotkawszy ewangeliczne słowo, odrodziłeś się z Bożego Ducha i stałeś się człowiekiem nieba jak wcześniej. Jesteś odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Nie jesteś przeciętnym homo sapiens. I bardzo się różnisz. Religia będzie ci mówiła, jesteś takim samym zwykłym grzesznikiem jak inni, tylko zbawionym z łaski. Powiedz religii, nie, 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 nie. Ja nie jestem zwykłym grzesznikiem zbawionym z łaski. Ja jestem obywatelem nieba, narodzonym z Bożego Ducha. Przez Jezusa Chrystusa mam DNA Syna Bożego. Wiecie, mi zarzucają, że ja się wywyższam. I mówią, Arturze. Niektórzy mówią, bracie Arturze, jak są bardziej religijni. Inni mówią inaczej, ale Arturze, pycha idzie przed upadkiem. Ty jesteś pyszny. Taki artykuł mam, jeszcze go nie napisałem, czym się różni pycha od tożsamości. Ja mówię, ale ja nie jestem pyszny. Ja jestem pewny swojego pochodzenia. Przepraszam, jakbyś pojechał na drugi koniec świata i ktoś by powiedział do ciebie, skąd jesteś? Powiedział, z Polski. Ktoś by powiedział, no weź, weź. A ty powiedział, ale ja jestem z Polski. Ktoś by powiedział, ale weź, uspokój się, no daj spokój, nie masz pojęcie w ogóle. Z Polski. Z Polski to był Chopin, Kopernik, Kościuszko. Ale ty, kto ty jesteś, że ty jesteś z Polski? A ty jesteś zwykły Kowalski z Polski. Mi się podoba, jak Paweł jest tam zawinięty przez Rzymian i tam mają już go lać. Paweł to był cwaniak dopiero, człowiek. On miał zawsze asa w rękawie. On wiedział, że jak go wtedy zleją, to może nie przeżyć. Rozumiesz? Bo to wiecie, to tam Żydzi jak bili, to tam było prawo na to, że oni nie mogli dać więcej niż 100 batów, nie? Zawsze było 100 batów bez jednego, nie dawali jeden mniej. Ale Rzymianie to tłukli do końca. Człowieku, Rzymianie to nie mieli żadnego prawa w ogóle dla nie-Rzymian, wiesz? I już Pawła mają zlać, więc prawdopodobnie zabić. I on mówi, ale przepraszam bardzo, chcecie tutaj obywatela rzymskiego bić? Oni, jesteś obywatelem rzymskim? On mówi, tak. I ten nie wiem, setnik, czy który tam stał, mówi tak, ja te prawo nabyłem za duże pieniądze. A Paweł mówi, a ja mam je od urodzenia. Ja kocham ten tekst. A ja mam to od urodzenia. Ja wiem, że jestem odrodzony z Bożego Ducha i ja jestem zupełnie nowym stworzeniem. Ja nie pochodzę z tej ziemi. I ty musisz być tego pewien, żeby twoje życie miało sukces. To ty musisz tak funkcjonować, nieważne co robisz. Czy pracujesz, czy prowadzisz biznes, czy cokolwiek innego, ty musisz rozumieć, że nie pochodzisz stąd, że jesteś odrodzony z Bożego Ducha. To nie jest kwestia, że jesteś lepszy, chociaż w zasadzie jesteś lepszy, no bo ja w ogóle czuję się lepszy niż inni ludzie.
No, ale to jest twoja osobista tragedia. Ja mam odrodzonego ducha. Jeżeli ktoś nie ma odrodzonego ducha, to czuje się gorszy jak ty. Rozumiesz? Jak będziesz miał odrodzonego ducha, to nie będziesz czuł się gorszy, tylko będziesz czuł się lepszy. Tak, porozmawiaj sobie tutaj z kimś, to ci przyprowadzi do Jezusa i będziesz czuł się lepszy. Bo lepiej być lepszym niż gorszym. Zgadzasz się ze mną? Właśnie, on się nawet ze mną zgadza. Chodzi o to, przyjaciele, że twoje odrodzone życie jest twoją własnością i twoim dziedzictwem. I nie wolno tobie myśleć inaczej o sobie, jako świętym Bożym. 24 godziny na dobę. Nawet jeśli upadniesz w ciele czy w duszy, nawet jeżeli coś się stanie złego, rozumiesz, to nie możesz podważyć swojego nowego narodzenia. Rozumiesz? Nie wolno ci podważyć nowego narodzenia. Ja sobie to uświadomiłem i dlatego nawet jeśli upadałem, to wstawałem w paręnaście sekund na nogi z powrotem. I diabeł mówi, zgrzeszyłeś. Ja mówię, ale nie na śmierć. A on mówi, ale zgrzeszyłeś. A ja mówię, nie rozmawiam z frajerami. I koniec. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest moja postawa życiowa. Diabeł to frajer, ja to król. Nie rozmawiam z frajerami. Mam zasady. I trzecia rzecz to jest świadomość Boga tylko w Chrystusie. My w Chrystusie mamy kontakt z Bogiem. Nie dajcie się nigdy wkręcić w żadne religie środka. Gdzieś poza Chrystusem, że innych też Pan kocha. Ja mówię, wszystkich Pan kocha, diabła też Pan kocha. No i co z tego, że diabła Pan kocha? Co to w ogóle? Przepraszam bardzo, czy to, że Bóg kocha diabła, to cokolwiek zmienia w życiu diabła? No nic. No to zmienia, jak on ma pojechane i koniec. Dlaczego? Dlatego, że on zdecydował, że nie chce Boga. A że jest stuprocentowym intelektem, to nie istnieje u niego coś takiego jak wyparcie. I dziękuję, decyzja jest decyzja u niego. Wy rozumiecie? To nie ma, że on się cofnie. My to mieliśmy parę procent mózgu, to się cofnęliśmy. A on nie. Bóg kocha wszystkich, ale tylko w Chrystusie Jezusie ludzie mają kontakt z Bogiem. Jeżeli ktoś twierdzi, że poza Chrystusem ma kontakt z Bogiem, to nie ma kontaktu z Bogiem, tylko kontakt z diabłem. To jest proste. Tylko w Chrystusie Jezusie. Tylko przez Chrystusa Jezusa Bóg się skontaktował ze światem. Bóg się nie skontaktował nigdy inaczej ze światem. Nigdy. Miej tego głęboką świadomość. I trzecią rzeczą, którą pokazuje ten fragment, to jest to, że Jezus wie, dokąd idzie. Jest napisane, do Boga odchodzi. Musisz mieć świadomość powołania i odpowiedzialności za nie. Zostałeś do czegoś powołany i masz odpowiedzialność za swoje powołanie. Nie ja mam odpowiedzialność za twoje powołanie. To ty zostałeś powołany i ty masz odpowiedzialność za swoje powołanie, a nie ja. Ja mam za swoje. Ja swoje powołanie wykonam od A do Z. Ja zrobię to ze swoim powołaniem i nikomu nie będę się tłumaczył, i dlaczego ja to robię. Po drugie, świadomość bycia reprezentantem Boga na ziemi i odpowiedzialność za to. Jesteś reprezentantem Boga na ziemi i masz za to odpowiedzialność. Rozumiesz? Jesteś reprezentantem Boga. Twoje życie pod każdym względem, od ubioru, po styl wypowiedzi, ok? Ma prezentować Boga. Tak do końca. Nie ma czegoś takiego jak podział na sakrum i profanum. Że jest coś z Boga i jest też życie prywatne. Ja nie mam życia prywatnego. Ludzie Boży nie posiadają prywatnego życia. Jakie prywatne życie? Ja jestem reprezentantem Boga od kiedy wstaję rano, aż do wieczora, kiedy się kładę spać. Po trzecie, świadomość bycia częścią Kościoła i odpowiedzialność za to. To jest zrozumienie, dokąd się idzie. Jestem częścią Kościoła. Kocham Kościół, żyję w Kościele, funkcjonuję w Kościele. Przez cały czas.
Po czwarte, świadomość odpowiedzialności za zwiastowanie Ewangelii. Żyję tu po to, aby zwiastować Ewangelię. Nie każdy jest ewangelistą, ale każdy jest powołany, żeby świadczyć o Chrystusie. Gdziekolwiek jesteś, w jakiejkolwiek jesteś sytuacji, mówisz ludziom o Chrystusie. Mówisz ludziom. Wszędzie, gdziekolwiek jesteś, mówisz Boże prawdy. Tak ma funkcjonować Boży człowiek. To jest część twojej świadomości, kim ty jesteś, skąd pochodzisz i dokąd idziesz. Następnie świadomość odpowiedzialności za oddzielenie od świata. Priorytety Boże i krzyżowanie ciała. Priorytety Boże i krzyżowanie ciała. Dzisiaj jest bardzo modny ten nurt Ewangelii, który mówi: Bóg cię kocha, Bóg jest z tobą, żyj jak chcesz. Ludzie, to bzdura. Tak, Bóg cię kocha. Ale to, że Bóg mnie kocha, to już w sobie zawiera fakt, że jestem wdzięczny za tą miłość. A moja wdzięczność opiera się na tym, że jestem posłuszny temu Bogu. To bardzo proste, to logiczne. Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, że ja mówię, jestem odrodzony z Bożego Ducha i żyję jak będę chciał, bo Bóg jest ze mną. Nie. Jak głoszę Ewangelię dzisiaj, ja świadczę o Chrystusie, ja prezentuję Boga. Nie dlatego, że się boję, że nie pójdę do nieba. Ludzie, ja pójdę do nieba, obojętnie co by się stało, bo krew Jezusa jest przelana za mnie. Ja mam pewność zbawienia, zbawienie jest nieutracalne. Tu nie chodzi o to, że możesz stracić coś. Tutaj chodzi o to, że jeżeli ja prezentuję kogoś, to prezentuję go z całego serca, amen? Wyobrażasz sobie, że w ogóle masz biznes i teraz ludzie, których zatrudniasz, oni po prostu będą mówili tak: no wiesz, zatrudniasz nas w porządku, tak, ale my olewamy ciebie i będziemy prezentowali inną firmę. No weź. No to jest chore. Następna rzecz to świadomość śmierci fizycznej. Ludzie, my sobie kiedyś stąd odejdziemy. Ja jestem świadomy, że do Boga odchodzę. Do Boga odchodzę. Rozumiecie? Ja nie jestem przywiązany do życia na tej ziemi. Życie na tej ziemi jest chwilowe. Mamy tutaj odnieść sukces, mamy żyć w zdrowiu, obfitości materialnej, ma się nam przelewać. Ale musimy być świadomi, że my jesteśmy tu tylko na chwilę. Nie bądź przywiązany do ziemi, bo jak będziesz przywiązany do ziemi, to ziemia zacznie na ciebie wpływać. Bądź przywiązany do nieba. Wiedz, że ojczyzna twoja jest w niebie. Gdzie skarb twój, tam serce twoje. Rozumiesz? Patrz w niebo i bądź przywiązany do nieba, a na ziemi sobie żyj. Tak jakbyś pojechał na kolonię. Fajnie żyj, dobrze się baw. Rozumiesz? Prezentuj Boga, ale cały czas pamiętaj, że to jest przejścióweczka. Jak ktoś się ciebie zapyta, to taki wesolutki jesteś, a ty powiesz, bo się transporcik zbliża. W każdej chwili Jezusik może wrócić i zawinąć mnie. A ciebie zawinie czy nie, kolego? Jesteś z ziemi czy z nieba? Bądź przywiązany do nieba, bądź świadomy, że śmierć jest zyskiem. Rozumiesz? Następnie świadomość nieutracalności zbawienia. Chcę, żebyście byli absolutnie o tym przekonani. Nic nie może was wyrwać z ręki Ojca. I nie dajcie się wkręcać jakimś kaznodziejom, którzy będą mówili: uważaj, uważaj, można stracić zbawienie. Nic nie można stracić. Nie można stracić zbawienia. Dlatego, że zbawienie jest związane ze zjednoczeniem z Bogiem. Nie można stracić zbawienia. I tak żyj, żyj w tej pewności. Tak, będą cię oskarżać, tak jak mnie, że jesteś pyszny. Pyszny jesteś. Ja mówię, nie, jestem pewny, że idę do nieba. Uspokój się, wyluzuj. Ale wiesz, z drżeniem swoje zbawienie sprawuj. Ja mówię, no sprawuję z drżeniem, ale to nie znaczy, że mam sraczkę. To jest wielka różnica. Tak? Te drżenie to nie na tym polega.
Niektórzy myślą, że drżenie to rozwolnienie. Absolutnie. Drżenie to znaczy głęboka świadomość, tak? To znaczy bojaźń, czyli najwyższa forma szacunku, połączona z niechęcią zawiedzenia osoby. To jest drżenie, a nie, człowieku, to, że ja się boję. Się nie boję. Się w ogóle nie boję. I to jest dramatem dla ludzi religijnych. Jak to się nie boisz? Ja mówię, no nie. A na domiar złego, w cudzysłowie, nie mam kompleksów. To jest numer dopiero. I ostatnia rzecz, świadomość sądu i nagrody. Ja wiem, że idę do Boga, ale ja wiem, że ja stanę przed Jezusem na sąd. Nie ku potępieniu, ale ku nagrodom. Dlatego moje życie na ziemi prowadzę tak, aby nagrodę odebrać. Bo nagrodą jest zarząd nad wszechświatem, ludzie. Nagroda to nie jest 5 złotych na loda, rozumiesz? To Jezusik nie przejdzie i ci nie włoży jakiejś papierowej korony na trzech króli, rozumiesz? To nie ten klimacik, tak? Nie pogłaszczę cię też po głowie jak jakiegoś psychopaty i powie dobrze, dobrze, wszystko dobrze. Chodź, chodź, już jesteś w niebie, już możesz się tu paść, owieczko głupia. Tak nie będzie. To jest kwestia władzy nad wszechświatem, rozumiesz? Nad wszechświatem. Ludzie, my wiemy troszkę. Troszeczkę wiemy. Ale to, co my otrzymamy w nagrodach, to jest tak potężne, tak wielkie, że to się w ogóle nie mieści w naszej percepcji. My nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego. Takie będą nagrody, więc warto żyć świętym życiem, bo nasze święte życie to jest waluta. To waluta. To, co my tam przyniesiemy, to taką nagrodę otrzymamy. Ja jestem tego świadomy. Ja żyję i wiem, że nagrodę dostanę. Ja już zainwestowałem. Rozumiecie? Ja nie inwestuję tylko w ziemskie rzeczy. Ja inwestuję w tamte rzeczy. Bo to przeminie wszystko. Mam 46 lat, jeszcze pożyję do 120. Chyba, że mi się znudzi wcześniej, ale na razie jest wszystko w tym kierunku idzie, że mi się nie znudzi, bo z wiekiem jestem coraz młodszy, a więc po prostu jest mi dobrze. Natomiast ja inwestuję w wieczność i chcę, żebyś inwestował w wieczność, bo tam będą nagrody. Jest o co powalczyć, ludzie. Chcę, żebyście zrozumieli te rzeczy. Musisz mieć świadomość, kim jesteś. Skąd pochodzisz i dokąd idziesz. I teraz spójrzcie, Jezus wiedząc te rzeczy, On przepasuje się prześcieradłem, zaczyna myć nogi swoim uczniom. On się staje ich sługą. Chcecie realnie służyć na tej ziemi w mocy Świętego Ducha, to musicie wiedzieć, kim jesteście, skąd pochodzicie i dokąd idziecie. I to jest taki początek. To też jest początek pracy nad swoimi duszami, aby te dusze były uświęcane. To też jest początek wszelkiego sukcesu. Kim jesteś? Skąd pochodzisz i dokąd idziesz? Rozumiesz? To musi być wyryte w twoim sercu. Wyryte w twoim sercu. Już porwanie było blisko. Chcę, żebyście zrozumieli, jak ważną rzeczą jest nasza świadomość w Chrystusie. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest jak miecz i młot. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z nas miał głęboką świadomość, Ojcze, kim jest, skąd pochodzi i dokąd idzie. Ojcze, ja chcę, żeby to dzisiejsze poselstwo, ono przygotowało ludzi na dogłębne zrozumienie tego, kim są. Ojcze, ja modlę się o to, aby wzrost Kościoła był wzrostem poprzez wewnętrznego człowieka. Ja w imieniu Jezusa przeklinam każdą demoniczną siłę, która przeszkadza ludziom w przyjęciu głębokiej świadomości swojej tożsamości w Chrystusie. Amen.